Dzień dobry, Jacek Pożycki, gościox.pl. Pokaż mi swój obraz, a powiem Ci, kim jesteś. Dzisiaj zobaczymy obraz naszego gościa i powiemy sobie, przynajmniej ja sobie powiem i gość mam nadzieję, że też, kim jest. Anna Kańska-Górniak jest naszym gościem. Zapytam najpierw o taką rzecz, to co, klub przedsiębiorcy już nie, teraz malowanie, tak? Tak, teraz na emeryturze malowanie, od 3 lat. A jak to się zaczęło z tym malowaniem? Ja nie wiem, co będę robił na emeryturze, ale myślę, że z malowaniem nie będzie mi po drodze. Właściwie to zawsze chciałam rysować. Jako mała dziewczynka już malowałam różne rzeczy, potem to zaniechałam. Natomiast 3 lata temu stwierdziłam, że chcę malować, że chcę się nauczyć malować i Darek Orszulik mnie uczył i pierwsze obrazy powstały pod jego kierunkiem. Postanowiła Pani malować i było to podyktowane opieką artystyczną pana Darka Orszulika i przejściem na emeryturę, czy jeszcze jakieś inne przyczyny były tego wejścia na drogę artystyczną? Malowanie u Darka Orszulika zaczęłam 3 lata temu, czyli jeszcze pracując w zamku i prowadząc klub przedsiębiorcy. Natomiast intensywnie zaczęłam malować już w momencie, kiedy zaczęło mi szwankować zdrowie. Po prostu malowanie zastosowałam jako art-terapię. Tak patrząc na te obrazy, jest ich chyba ponad 30? No nie, około 60 już namalowałam. Nawet 60. Zauważyłem, że one są wszystkie utrzymane w takiej jasnej tonacji. Wszystkie są w takich pogodnych barwach, jeżeli można tak to określić. One czasami przypominają jakąś baśń. Czy tak wygląda nasza rzeczywistość? Oj nie. Wydaje mi się, że to jest taka próba zaklinania rzeczywistości, żeby była lepsza. Skąd ten pomysł na takie kolory? No, faktycznie w trakcie choroby, żeby uzdrowić ciało, postanowiłam również uzdrowić ducha i emocje i starałam się dobierać te kolory w ten sposób, żeby obrazy wychodziły ciepłe i sympatyczne. Czyli chce Pani powiedzieć, że poprzez malowanie jasnymi barwami jesteśmy w stanie uzdrowić swoje ciało i duszę? Nie, no widocznie tak, bo chodząc po ulicach Cieszyna zbieram pochwały, że moje malarstwo jest ładne, że ładnie dobieram te kolory. Czasami się dziwią, dlaczego tak, a nie inaczej. Moi przyjaciele zamawiają u mnie obrazy, mówiąc, że na pewno ich wyleczą albo sprawią im przyjemność. Także to malarstwo amatorskie, które ostatnio promuję, bardzo mnie cieszy, jak również sztab moich koleżanek, z którymi maluję. I mają funkcje prozdrowotne. Będę na siłę próbował jakoś tutaj ubrać to w słowo. Nie, bo zastanawiam się właśnie, jak to jest, bo tak przeczytałem kilka wpisów na Pani Facebooku i one wszystkie związane są z energią. Pozytywną energią, szukaniem równowagi duchowej, z poszukiwaniem jakiejś takiej prawdy o naszych emocjach, które muszą być też w równowadze. Gdyby Pani mogła coś o tym powiedzieć, bo mnie to zainteresowało. Jak żyć, żeby zadać pytanie w tym takim tonie właśnie emocjonalno-zdrowym? No pięknie Pan to faktycznie określił. Nie da się ukryć, że od 2 lat poszukiwałam spokoju, równowagi pomiędzy życiem zawodowym, jak i życiem prywatnym. I wraz z malarstwem faktycznie rozpoczęłam bardzo ostro swój rozwój duchowy, bo równocześnie zaczęłam chodzić na jogę. Joga to jest w ogóle cały system, dbać o ciało. Niektórzy twierdzą, że joga to wymysł szatana. No ja tak nie uważam. W każdym razie zaczęłam dbać o zdrowie, o emocje i przede wszystkim zaczęło mnie interesować, w jaki sposób osiągnąć maksymalnie równowagę duchową i psychiczną wewnątrz siebie. Są jakieś zasady, które trzeba stosować albo które warto stosować, żeby uzyskać taką równowagę duchową, emocjonalną? No trudne pytania Pan zadaje, natomiast malując, malowanie to jest tak jak medytacja, bo ktoś mi zadał pytanie, w jaki sposób ja medytuję. Ja nie medytuję, tylko relaksuję się, bo to jest ważne i o tym będzie mówił jeden z obrazów, który w tej chwili jest malowany. I osoba, która jest malowana, zadała mi pytanie, co czuję, kiedy maluję. I faktycznie wtedy uzmysłowiłam sobie, że malując jestem w stanie medytacji, jeśli mi oczywiście nikt nie przeszkadza wtedy i jest cisza. Po prostu skupiamy się na pędzlu, na kolorze i jest to rodzaj wyciszenia i myślę, że to może też uzdrowić. I te barwy, skupiając się na kolorze, też nie są przypadkowe. One są specjalnie takie, żeby przeciwdziałać na przykład, nie wiem, depresji albo jakimś takim stanom,
które niekoniecznie są dla nas dobre, tak? Przejrzałam książki, że faktycznie stany przeddepresyjne u ludzi objawiają się w ten sposób, że są malowane kółka, malowane spirale. Niektóre moje koleżanki właśnie w ten sposób malowały, będąc w złym stanie emocjonalnym. I ja im wtedy podpowiadałam, a nałóż na to kolor złocisty, jaśniejszy. I wtedy pod koniec malowania widziałam ten błysk w oku, czyli coś faktycznie w tym jest, że dobierając kolory leczymy siebie albo poprawiamy sobie głęboko swój nastrój. A posiadając obrazy, które są w takich tonacjach kolorystycznych, też możemy jakoś zwiększyć, poprawić swój nastrój? Czy trzeba malować? Nie, bo ja tak próbuję, może coś uda mi się kupić. Trzeba malować, natomiast ja po pierwszej wystawie obiecałam mężowi, że on już nie będzie mieszkał w galerii, bo nie ma miejsca na ścianach, żeby te obrazy wisiały. No. Pani mąż jest chyba szczęśliwym człowiekiem, z tego wynika. Sądząc po ilości obrazów na przykład tutaj na ścianie, to myślę, że u pani w domu tych obrazów jest dużo więcej. No w tej chwili wiszą tutaj w ekotradycji, natomiast w domu faktycznie już brakuje miejsca, bo obrazy czasami maluję i przez 3 albo 4 miesiące, tak jak tryptyk czas, o który panu... Będziemy właśnie, tak, zaraz jeszcze o tym rozmawiać. A czy mąż jest szczęśliwy, to nie wiem. No, czytając wpisy na Facebooku, to czasami wymyśla tytuły obrazu, mimo że on jest optymistyczny, to go nazywa Upiorna noc, mamy to przed sobą. Albo zapytał się, dlaczego pani pożegnanie zimy, czy ona się nie przeziębi, więc czasami robi większą furorę na tym Facebooku niż moje obrazy. Razy z tymi swoimi tekstami. A pani jest szczęśliwa? Ja malując jestem bardzo szczęśliwa, a teraz mam plany na kolejne 10 lat. Pytam o to szczęście nieprzypadkowo, dlatego że wiele osób, tak mi się wydaje, które przechodzą na emeryturę, nie zawsze potrafią znaleźć sobie miejsce, nie zawsze potrafią znaleźć sobie jakiś taki wypełniacz czasu i czują się nieszczęśliwe z tego powodu. Może się mylę, może ja będę na emeryturze bardzo szczęśliwy, ale nie wiem. U pani nie było z tym problemu? Nie, nie było, ale faktycznie ma pan rację, że dużo osób, myślę, że więcej niż połowa, ma z tym problem. Ja zgłosiłem się do pani i zaprosiłem do programu, dlatego że słyszałem też, że pani będzie malowała 11 osób, tak, które są w jakiś sposób zasłużone dla regionu. I tak pomyślałem, o, to będę tym 12 apostołem na 12 obrazie. Miejmy nadzieję, że to się uda. A teraz na poważnie. Jakie to będą osoby? Dlaczego zasłużone dla regionu? Czy jakieś związane są, czy są one związane z panią? Skąd pomysł na cykl? Proszę opowiedzieć o tym cyklu. To jest faktycznie nowy projekt, żeby malować obrazy, które są zasłużone dla Cieszyna czy dla regionu. Osoby, które pojawiają się w moim życiu i sieją dobrą energię lub następuje wymiana ta energetyczna na bardzo takim fajnym, czystym poziomie. Ja mam ręce, które lecą. Tak. I trywializuję trochę, ale tylko dlatego, żeby dodać sobie otuchy tutaj i jakoś sprawić, żebym się znalazł na płótnie albo na desce. To prędzej będę tak, na desce. Jest już pan zaplanowany w pierwszym kwartale 2019 roku. Rozumiem jako akt, ale muszę trochę przybrać mięśni i w ogóle być bardziej przystojny. Jeżeli, matko, ale to chyba nie pójdzie. To zobaczymy, czy pójdzie, czy nie pójdzie. Nie, wracamy do cyklu 11 zasłużonych... 11 nietuzinkowych osób. Rozumiem, związanych z moją osobą. O, to jest pilotażowy, tak, to jest pilotażowy program, to jest teraz na listopad. W tym projekcie. No to jest niespodzianka. Na razie mogę powiedzieć o dwóch bardzo energetycznych osobach. Kto oprócz mnie? Ale pan będzie dopiero w nowym roku, w pierwszym kwartale 2019 roku. Kiedy będę na emeryturze? Z Dominiką Rudzką. Natomiast w tej chwili, w sierpniu, planujemy dwa spotkania przed naszym kolejnym wernisażem z Dawidem Baworem. To będzie recital tutaj w tym miejscu 26 sierpnia, to jest piątek. Jest dużo miejsca do tańczenia, będziemy tutaj zatańczyć swoje różne... Nie, on będzie śpiewał, Dawid będzie śpiewał. O, proszę. A tytuł jest My Way. Tak. Ponoć kapitalny recital. Natomiast osoba, która otworzy ten cykl spotkań przed tą wystawą 11 nietuzinkowych postaci związanych z moim życiem, może tak to nazwijmy na razie prościej, to będzie Damian Krzemek, czyli nasz przewodnik duchowy jogi, którą ćwiczymy razem z koleżankami, seniorkami na Banatówce. Uważam, że to jest bardzo dobry pomysł. To znaczy, żeby docenić w jakiś sposób osoby,
za życia, bo często mamy tak, że mamy mnóstwo pomników osób, które już nie żyją i trudno nawet doszukać się tego, co robiły dla Cieszyna, a pani postanowiła po prostu umieścić na płótnie, tak, na desce osoby, które są jakoś ważne dla pani. Przejdźmy na chwilę do tego tryptyku. Tryptyk byłam, jestem, będę, tak? Gdyby pani mogła opowiedzieć, skąd pomysł na taki trzyczęściowe dzieło? Tak się to wszystko toczy, że już nie pamiętam, ale malowałam go długo, bo chyba 7 miesięcy. Co ciekawe, jeśli chodzi o przeszłość, malujemy szybko. Powstał w przeciągu 2 tygodni. Natomiast teraźniejszość malowałam długo, bo ona się zmieniała razem ze mną. Wtedy byłam w dość takim trudnym okresie z życia i z dużą dawką, no nazwijmy to, chorób, które się do mnie doczepiły i trzeba je było przegonić. Więc jeśli chodzi o ten czas jestem, to było malowane długo, bo około 3 miesięcy. Te obrazy wiszą na tych ścianach, dlatego że ja się na nie patrzę. Tego nas nauczył i Dariusz Orszulik, i moje koleżanki, że obraz malujemy, potem patrzymy się na niego tydzień, dwa, czasami miesiąc. Ale jednak najfajniejszy jest ten moment ostatni i to jest takie coś, czego panu nie potrafię opisać, ta radość i ten moment, że obraz jest już gotowy. Jeśli chodzi o będę, to będę miałam już w głowie, zanim skończyłam jestem i skończyłam byłam. Powiedziałam, że będę będzie uporządkowane i właśnie w tej wymianie energetycznej, nad którą cały czas pracowałam pomiędzy sobą i moimi przyjaciółmi, dwie piramidy, mamy dwa koła, mamy dwa kwadraty, czyli figury, tak, linie proste i uporządkowane, no i do tego dążę i jestem szczęśliwa. A który obraz najbardziej się pani podoba? Jest taki, którego można wyróżnić, z którym związana jest największa dawka pozytywnych emocji? No pierwszy obraz, który malowałam z Dariuszem Orszulikiem, Maki Ani, tutaj za mną jest obraz Otulony, który lubię, no i na razie nie sprzedam właśnie tryptyku Czas, bo tak stwierdzamy z koleżankami amatorkami, że bardzo się przywiązujemy do obrazów, one czasami leżą w piwnicach i nie jesteśmy w stanie ich sprzedać. Natomiast no, mój mąż tutaj z racji tego, że nie chce mieszkać w galerii, to mobilizuje mnie do tego, żeby te obrazy sprzedawać. Ostatnio miałam zamówienie, żeby Markiza poszła do Ameryki. Jak usłyszał, że jej nie chce sprzedać, to mi powiedział, czy wiesz, jaki jest najlepszy obraz na świecie, taki, który jest szybko sprzedawany. Dobrze, wie pani co, musimy w takim razie chyba kończyć, bo ja się obawiam, że jak pani wróci do domu, to wszystkie obrazy będą sprzedane przez męża i żeby temu zapobiec, tak, i żeby nie został tylko obraz ze mną, bardzo dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że będziemy mogli jeszcze kiedyś porozmawiać i zobaczyć się przy okazji wernisażu. Dobrze, to zapraszam pana na wernisaż 6 listopada tutaj w Ekotradycji. Dobrze, i ja jestem też ciekaw, w jakich ja będę kolorach i jak to będzie wyglądało, ale to muszę trochę po prostu ćwiczyć cnotę cierpliwości i być po prostu cierpliwym. Anna Kańska-Górniak była naszym gościem. Bardzo dziękujemy.